Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gdy nadeszła pora, Jezus zajął miejsce u stołu i apostołowie z Nim. Łamał chleb i dawał uczniom. Podał im też kielich. Przez te gesty żydowskiej uczty paschalnej Jezus kierował myśli uczniów ku Królestwu Bożemu, który miał zapoczątkować przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Ostatnia wieczerza Mistrza z uczniami jest dla całego Kościoła pamiątką ustanowienia Eucharystii. Wierni poleceniu Pana, to czyńcie na moją pamiątkę. I my dziś gromadzimy się na łamaniu chleba. Ilekroć bowiem spożywamy ten chleb, albo pijemy kielich, śmierć Pańską głosimy, aż przyjdzie. Biorąc pełny udział we mszy Wieczerzy Pańskiej, najściślej jednoczymy się z Chrystusem, by potem wiernie towarzyszyć Mu w drodze do Ogrójca, przeżywać z Nim trwogę, krwawy pot, potem zdradę ucznia, niesprawiedliwy sąd odrzucenia, słabość Piotra, dźwigać krzyż jak Szymon, stać pod krzyżem obok Marii, wyznawać wiarę wraz z setnikiem, składać ciało Jezusowe do grobu wraz z Nikodemem, a potem rozgłaszać radosną wieść o zmartwychwstałym. Włączmy się zatem w rozpoczynające się uroczystości. Niech wszystkie śpiewy i słowa przez nas wypowiedziane wyrażają naszą wewnętrzną postawę. Niech przygotowują nas na spotkanie z Bogiem. Na wieczne czasy bądźże pozdrowiony.
świata całego dokonał życia swojego, gdzie Bóg Król świata całego dokonał życia swojego. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Cię skropiła, która nas z grzechów obmyła. Ta sama krew cię skropiła, która nas z grzechów obmyła. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo. Z Ciebie zwycięstwo. Krzyżu znamienny, drzewo poświęcone, krwią przenajświętszą baranka skropione, że tam Zbawiciel na Tobie poświęcił Ciebie, że tam Zbawiciel na Tobie umarł i poświęcił Ciebie. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony, gdzie Bóg Król świata całego dokonał życia swojego, gdzie Bóg Król świata całego dokonał życia swojego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Że to błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, modlitwę za mnie, Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się. Jako wyraz naszej radości i wdzięczności za ustanowione przez Jezusa sakramentu ciała i krwi swojej, przy wtórze organów i dzwonów, które potem milkną aż do Wigilii Paschalnej, to jest sobotniego wieczoru,
odśpiewajmy hymn Chwała na wysokości Bogu. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Bogu. Wszechmogący wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę Najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową, wiekuistą ofiarę i ucztę swojej miłości. Spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Ostatnia wieczerza Pana naszego Jezusa Chrystusa i uczniów była związana z żydowskim świętem Paschy. Święto to było upamiętnieniem, a zarazem ponownym przeżyciem wydarzenia, o którym przypomina pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. Usłyszymy o przejściu, jakiego dokonał Bóg, aby wyzwolić swój naród z niewoli. Odtąd każdego roku miała być obchodzona pamiątka tego niezwykłego wydarzenia. Zwróćmy uwagę na rolę baranka w tych obrzędach. Bo jego krew, która była znakiem wybawienia, jest zapowiedzią ofiary Chrystusa, Baranka Bożego. Czytanie z Księgi Wyjścia. Bóg powiedział do Mojżesza i Arona w ziemi egipskiej.
Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak. 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia ilość osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie też bez skazy, samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, spożyją je z chlebem niekwaszonym i gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pospiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy ja przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Krew będzie wam służyła do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia w tym dniu świętować będziecie na zawsze. Oto Słowo Boże. Śmierć Jego.
Słowa świętego Pawła do chrześcijan w Koryncie przynoszą jedną z najwcześniejszych relacji o tym, co dokonało się podczas ostatniej wieczerzy. Nie ma tu mowy o baranku ofiarnym, którego nie mogło zabraknąć podczas żadnej uczty paschalnej. Barankiem tym bowiem jest sam Jezus, który wydaje swoje ciało i krew. To, o czym teraz usłyszymy, dokonuje się w każdej mszy świętej i za pośrednictwem tych samych słów. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazuję, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał go i rzekł: to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich mówiąc: kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb, albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Oto słowo Boże. Ewangelista Jan, umiłowany uczeń Pański, który podczas ostatniej wieczerzy spoczywał u boku Jezusa, najlepiej rozumiał sens tego, co się wówczas dokonało. Ukazanej przez niego sceny nie ma w żadnej z pozostałych Ewangelii. Pascha, święto Żydów, jest dla Jana równocześnie Paschą Jezusa, przejściem z tego świata do Ojca. Posłuchajmy, jaki jest sens tego przejścia. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich w święcie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi,
i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Poszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz umyć mi nogi? I Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później to będziesz wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy nie będziesz mi umywał nóg. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Dzisiaj przy rozpoczęciu mszy świętej zrobiliśmy znak krzyża. Kolejny znak krzyża zrobimy w niedzielę Zmartwychwstania. Dlatego, że liturgia Triduum Paschalnego ciągnie się przez 3 dni. Dzisiaj od Wielkiego Czwartku do Zmartwychwstania Pańskiego w niedzielę. Jedna liturgia, a jak bardzo rozbudowana, jak bardzo mówiąca o ważności tych świąt, które właśnie rozpoczęliśmy przeżywać. I tak dzisiaj Wielki Czwartek, dzień, w którym Pan Jezus ustanowił 2 sakramenty, Eucharystię i kapłaństwo. Jest to dzień, w którym nasze zbawienie się rozpoczyna. Dlatego, że bez Eucharystii, bez Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, my nie możemy być zbawieni. Ale Eucharystii nie może być bez kapłaństwa. Dlatego, że tylko kapłan wyświęcony może ją sprawować. Tylko dzięki kapłanowi chleb, który przynosimy do ołtarza i wino może się stać ciałem i krwią Chrystusa. Nawet gdyby wszyscy tutaj w kościele wysilali się jak tylko mogą i wypowiedzieli słowa konsekracji, to chleb dalej będzie chlebem, a wino dalej będzie winem. Dlatego, że tylko kapłani mają w swoich rękach
tą moc daną od Boga. I to nie jest moc kapłanów, bo my, moi drodzy, też grzeszni jesteśmy, ale ta moc płynie z góry, z samego tronu Najwyższego Boga, który wybiera sobie tych, którzy mają Mu służyć. I tak warto by się było troszeczkę zastanowić nad samą Eucharystią i nad samym sakramentem kapłaństwa. Dlatego, że jak na pewno wiele razy słyszeliśmy, Eucharystia jest nazywana często ucztą. I owszem, tak jest, ale to nie jest pierwszy wymiar Eucharystii. Dlatego, że Eucharystia na pierwszym miejscu jest ofiarą. Ofiarą Jezusa Chrystusa, który oddał za nas swoje życie, żebyśmy my mogli żyć. Każdy z nas to wie. I tak patrząc nawet na to, w jaki sposób Chrystus zainaugurował ostatnią wieczerzę, właśnie mówi o tym, że Eucharystia jest ofiarą. Dlaczego? Ano dlatego, że ostatnia wieczerza była przed Jego męką, a nie po Jego zmartwychwstaniu. Czyżby tylko przypadek? Czyżby tylko Chrystus spieszył się, żeby szybko odprawić ostatnią wieczerzę, bo wiedział, że umrze? Czy zamysł Boży? Dlatego, moi drodzy, tak ważne jest, żeby dobrze zrozumieć wymiar ofiarny Eucharystii. Owszem, jest ona ucztą, bo przystępujemy do Komunii Świętej, korzystamy z owoców ostatniej wieczerzy, męki, śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Żeby skorzystać z Jego zmartwychwstania, to musimy jeszcze troszeczkę poczekać i mieć, jak dobrze wiemy, życie z Nim. Oczywiście Jego zmartwychwstanie spowodowało rozwój wiary, bo to jest przykład, bo w to właśnie mamy wierzyć. Dlatego, moi drodzy, tak ważne jest zrozumienie, czym jest ofiara, a czym jest uczta. Bo Chrystus, gdy przystępujemy do Eucharystii, też umiera, bo to jest połączenie z tą jedyną ofiarą, która była 2000 lat temu. To nie jest ponowienie tej ofiary, ale połączenie perfekcyjne z tym, co Chrystus dokonał na krzyżu dla naszego zbawienia. Ale też jest połączenie z tą ucztą, która już jest w niebie, gdzie ci, którzy żyją, też wychwalają Boga przed Jego tronem. Bo nasze oczy tylko widzą to, co materialne, a to, co duchowe, jest przed nami ukryte. Dlatego gdybyśmy wiedzieli, jaki to jest skarb, to na pewno wszyscy byśmy zupełnie inaczej podchodzili do sakramentu Eucharystii. To byśmy częściej chcieli zaglądać do kościoła, żeby być właśnie
z miłosiernym Bogiem, żeby przyjmować ciało naszego Pana, Jezusa Chrystusa i Jego krew, bo byśmy wiedzieli, że właśnie Jego ciało i krew dają życie wieczne. A cóż może być ważniejszego nad życie wieczne? Przecież tutaj tylko jesteśmy na chwilę. I tak idąc do sakramentu kapłaństwa, widzimy, że jak już wspominałem, tylko kapłani mogą sprawować Najświętszą Eucharystię, mogą przez moc Boga przemieniać chleb i wino w ciało i krew naszego Pana, którym potem się posilamy na naszą drogę tutaj na ziemi, po to, żebyśmy i my się uświęcili, żebyśmy i my zostali świętymi. Czy kiedyś o tym żeśmy myśleli w ogóle, że i ja mogę zostać święty, ale potrzebuję łaski Pana Boga? Jak dobrze wiemy, w dzisiejszym świecie same kapłaństwo jest bardzo ważne. Pomimo tego, że wielu ludzi myśli inaczej. Dlatego, że gdzie indziej możemy przyjąć Jego ciało i Jego krew? Przez ostatnie 2 lata mieliśmy Eucharystię przez, w cudzysłowie, internet. Ale nie mogliśmy przyjąć w taki sam sposób Jego ciała i krwi, jak tutaj w Kościele. Pomimo tego, że mogliśmy widzieć, co tutaj się działo. Dzisiaj kapłaństwo, pomimo tego, że jest ważne, to jest niestety znieważane przez wielu ludzi, bo się mówi, że i księża są temu winni, bo się mówi, że świat temu winien, bo się mówi, że kultura temu winna, bo się mówi, że życie takie dziwne. Nie chodzi tu o to, żeby księży na jakiś piedestał tutaj wynosić, ale chodzi o zwykłe poszanowanie. Bo jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, Chrystus dał przykład. Przykład, żeby służyć. I tak kapłan jest poświęcony do służby Bogu i człowiekowi. Ale jak dobrze wiemy, moi drodzy, kapłan nie może robić tego sam. Bo czyżbym by była msza święta, gdyby zabrakło was, moi drodzy, ludu Bożego w Kościele? Każdy z nas kapłanów się przekonał o tym, bo gdy musiał odprawiać mszę świętą do małej kamery w pustym kościele, wtedy perspektywa mszy świętej była zupełnie inna. Dlatego, że msza święta gromadzi lud Boży, który stoi wraz z kapłanem przed samym tronem Boga. I tak wasze modlitwy, które macie w waszych sercach, kapłan zbiera już od samego początku na modlitwie, która nazywa się kolektą. Taka dziwna nazwa. A jak bardzo odzwierciedla to, co się dzieje podczas początku mszy świętej. Bo kto inny, jak nie kapłan, ma przedstawiać Bogu prośby ludu Bożego? Kapłan podczas mszy świętej
jest w osobie Chrystusa, dlatego że daje swoje ręce, nogi, głos, całego siebie dla Chrystusa, aby On mógł tutaj posługiwać tym, którzy Jego pragną. Ale kapłan stoi przed Bogiem i ma za sobą lud. Dlatego, że potrzebuje ludu Bożego, bo on sam zbawić się nie może, tylko z tymi, których prowadzi. Jak wielka to jest odpowiedzialność, jak wielki to jest przywilej. I tak, moi drodzy, dwa sakramenty, Eucharystia i kapłaństwo, które łączą się razem. Jeden bez drugiego nie może istnieć. Jak ważne jest podchodzenie do Eucharystii z respektem, z szacunkiem, z otwartym sercem. Ale jak ważne też jest wspieranie waszych kapłanów, nawet gdy oni popełniają błędy, nawet gdy wszystko nie idzie po myśli. Dlatego, że każdy z nas, jak się to mówi, jest tylko człowiekiem, ale przez łaskę Bożą każdy z nas znajduje swoje powołanie. Tutaj, w Kościele, bo każdy z nas ma różną funkcję do spełnienia. I tak wyobraźmy sobie właśnie wspólnotę, nie poszczególne osoby, ale jedną wspólnotę, która stoi przed tronem Boga i zanosi do Niego swoje intencje. Dzisiaj rozpoczynamy święty Triduum Paschalne, na którego początku stoją te dwa sakramenty. Dlatego chciejmy wejść w te Triduum sercem, a nie tylko umysłem, bądź tym, co widzimy, bądź słyszymy. Chciejmy zanurzyć się w tych misteriach dogłębnie, bo są to misteria miłości. Same sakramenty są wyrazem tej miłości, miłosiernego Boga do nas, wszystkich ludzi, obojętnie, czy ktoś siedzi w ławce, czy stoi przed ołtarzem. To jest wyraz Jego miłosierdzia, bo On nas karmi. On nie chce, żeby nasze dusze były głodne. On chce, byśmy z Nim byli najbardziej zjednoczeni. Dlatego chciejmy dzisiaj tak dźwignąć nasze rękawy i zacząć pracować. Pracować i służyć. Wpierw służyć Bogu, bo On dał nam życie, On nas stworzył, ale też służyć drugiemu człowiekowi, tak jak Jezus dzisiaj pokazał nam w Ewangelii, bo On przyszedł właśnie nie żeby Mu służono, ale żeby służyć i dzielić się miłością, bo przez to, przez ten gest umycia nóg, który zaraz nastanie tutaj w naszym Kościele, widzimy przykład, który dał nam Jezus 2000 lat temu, abyśmy i my czynili tak, jak On uczynił.
To jest, moi drodzy, zaproszenie. To jest, można powiedzieć, sposób przynależności do Chrystusa. Dlatego chciejmy otworzyć nasze serca i iść za głosem Bożym i przeżyć te Triduum razem, we wspólnocie, bo tylko tak będziemy mogli najpełniej wejść w misteria naszego zbawienia, które stoją przed nami otworem. Tylko w taki sposób będziemy mogli przyjąć Jezusa do naszego serca i dzielić się z Nim z innymi. Bo cóż więcej możemy dać innym, jak nie Chrystusa i to, co On nam daje. A daje nam najwięcej, co umie. Życie wieczne. Więc chciejmy skorzystać z tego daru, bo jest on tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, albo, mówiąc inaczej, na otwarcie serca. Amen. Jezus wstał od wieczerzy, złożył szaty, przepasał się prześcieradłem, nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi. Ten gest, początkowo niezrozumiały dla uczniów, wykonał Jezus podczas ostatniej wieczerzy. Pan i nauczyciel własnym przykładem pragnął ukazać najbliższym to, co to znaczy miłować. Miłość bowiem to ofiarna służba bliźniemu. Umycie nóg jest testamentem Jezusa dla wszystkich Jego wyznawców aż do końca czasów. Yeah.
wdzięczni Bogu za wszystki time, czas, talenty, dary was wszystkich. Powstajmy, aby zebrać te wszystkie pragnienia, podziękowania w modlitwie powszechnej. Panie Jezu Chryste, który nas do końca umiłowałeś i samego siebie za nas wydałeś, zanosimy do Boga miłosiernego, Twego Ojca, następujące modlitwy. Za święty Kościół powszechny, aby pod przewodem gorliwych pasterzy prowadził wszystkich ludzi do pełni miłości. Ciebie prosimy. Za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów i diakonów, aby swoim świadectwem wiary pociągali wątpiących do przyjęcia Pana. Ciebie prosimy. Za powołanych do służby kapłańskiej, aby formacja w seminarium była dla nich czasem dobrego przygotowania się do przyszłej posługi. Ciebie prosimy. Za zmarłych kapłanów, aby przez ofiarę Chrystusa, którą uobecniali tutaj na ziemi, dostąpili udziału w uczcie niebieskiej. Ciebie prosimy. Za nas, sprawujących tę najświętszą ofiarę, abyśmy swoimi uczynkami ukazywali Bożą miłość rozlaną w naszych sercach. Ciebie prosimy. Mnie dzisiaj Bogu dziękujemy za dar chrztu Polski tego dnia. W roku 1966 to święto stało się świętem państwowym w roku 2019. Bogu dziękujemy za chrześcijańskie, katolickie korzenie i prosimy, aby nam błogosławił, abyśmy rośli w mocy, przy pomocy Jego łaski. Ciebie prosimy. Ojcze nieskończenie dobry, spełnij prośby błagającego Cię ludu przez tę Eucharystię, która jest ucztą miłości, jedności i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Za chwilę w procesji wniesiemy oleje święte. W liturgii znamy trzy rodzaje olejów. Olej chorych, olej katechumenów, olej krzyżma. Oleje te zostały pobłogosławione na mszy krzyżma, która odbyła się w katedrze. Każdy z olejów ma zastosowanie do innych sakramentów. I tak olej chorych używany podczas namaszczenia chorych, olej katechumenów jest używany podczas udzielania sakramentu chrztu dorosłym. Olej krzyżma, który jest mieszaniną oliwy, owonnym balsamem, ma najszersze zastosowanie w Kościele. Używa się go podczas chrztu, bierzmowania i święceń kapłańskich, przy konsekracji Kościoła oraz ołtarza. Olej jest symbolem mocy Bożej, która jest udzielana w momencie namaszczenia. W Starym Testamencie czytamy, że używano oleju przy namaszczeniu królów, proroków oraz kapłanów. Te godności otrzymał nasz Zbawiciel przez namaszczenie Duchem Świętym. A po nim w chwili święceń biskupi i prezbiterzy. Będzie Bóg uwielbiony, niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie Bóg uwielbiony. Niech będzie Bóg uwielbiony.
Módlcie się, bracia i siostry, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę. Godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z surami aniołów wysławiamy Ciebie z radością, wołając: Please.
Ojcze, nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem, naszym arcybiskupem Błażejem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej, apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj ją opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o Twoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie te ofiary uwielbienia, a także oni ją składają, znoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywiemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus został za nas wydany, i ze czcią wspominamy najpierw pełną chwałę Maryję, zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, ulubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów, męczenników Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmy i Damiana i wszystkich Twoich świętych, przez ich zasługi i modlitwy, otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie te ofiary od nas, sług swoich i całego ludu swego. Składam ją Tobie na pamiątkę dnia, w którym nasz Pan Jezus Chrystus powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary ciała i krwi swojej. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas od wszelkiego potępienia wiecznego i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią Twojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń doskonałą miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią umiłowanego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką, za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj, wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga Ojca swojego, Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce. Ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Usłyszmy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna, otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacem, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa Pana naszego, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się wołać: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, vitolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei. Oh,
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, aby Ci uzdrowiono duszę. Ciało Chrystusa mi szczerze na życie wieczne. Z Ojca Twego ręki.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, sprawa byśmy posilnieni na doczesnej uczcie Twojego Syna,
zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W czasie adoracji Pana Jezusa w ciemnicy, co nastąpi za chwilę, również można współczuć razem z wszystkimi świętymi męki pańskiej, oglądając multimedialne takie medytacje tam w pokoju Cryroom po prawej stronie, przygotowane przez rycerza Kolumba, przez naszego księdza Łukasza, z pomocnikami, z rodziny Andrasik i wszystkich, którzy się przyczynili do takiego natchnienia naszego ducha. Czasem obraz, zdjęcie potrafi wzruszyć tysiąc emocji, ale najważniejszy jest Jezus obecny tutaj w ciemnicy. Ja mam jeszcze jedno ogłoszenie, moi drodzy, wszyscy ministranci, ci, którzy tutaj służą na tej liturgii oraz ci, którzy są w ławkach, na pewno się tacy znajdą, bardzo gorąco zapraszam na spotkanie obowiązkowe po tej liturgii w kaplicy. Więc wszyscy ministranci z rodzicami zapraszam do kaplicy. Drogi księże proboszczu Piotrze, księże Łukaszu i księże Pawle. W Wielki Czwartek wspominamy ostatnią wieczerzę Jezusa z uczniami, podczas której został ustanowiony sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Bóg sam wybiera i wysyła swoich szafarzy. Bądźcie więc spełnieniem pragnień Jego serca. Grupa młodzieżowa świętego Ferdynanda wraz z koordynatorem grupy, panią Beatą Bosak i rodzicami, pragnie złożyć wam, drodzy kapłani, życzenia czerpania mocy od tego, który hojnie rozdaje łaskę gorliwości i zapału w kapłańskiej posłudze. Niech dobry pasterz daje wam ciągle nowe siły do pracy z ludźmi, których każdego dnia stawia na drodze waszej kapłańskiej posługi. Dziś również modlimy się o tę szczególną łaskę, abyście podobnie jak Jezus, najwyższy kapłan, swym wielkim sercem podnosili, rozplątywali to, co powikłane i przynosili nadzieję. Niech wasze szlachetne powołanie i sianie ziaren Bożej prawdy wszędzie tam, gdzie sprawujecie swą posługę, przyniesie wiele dobra oraz wzmacnia wiarę, nadzieję i miłość. Niech nie brakuje wam entuzjazmu i siły potrzebnej do głoszenia radosnej nowiny, a Jezus Chrystus niech będzie dla was zawsze źródłem niewyczerpanych darów, abyście całym swym życiem świadczyli o swej przynależności do Boga. Maryja, Matka Chrystusa, Matka Kapłanów, niech swą macierzyńską miłością broni, osłania i wyprasza wam potrzebne łaski. Szczęść wam Boże. Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Niech miłości pokój w sercach waszych gości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Ze szczerego serca składamy życzenia, niech wszystko, co smutne, niech wszystko, co trudne, w radość się zamienia. Niech wszystko, co smutne, niech wszystko, co trudne, w radość się zamienia. Drodzy kapłani,
księże proboszczu Piotrze, księże Łukaszu oraz księże Pawle. W dniu waszego święta życzymy wam niegasnącej miłości do Eucharystii, gorliwości oraz sił potrzebnych do głoszenia dobrej nowiny, a także obfitych owoców duszpasterskiej pracy. Oby radość i satysfakcja towarzyszyły wam w każdym dniu posługi kapłańskiej. Niech Bóg was obdarza wszelkimi łaskami, byście mogli w pełni realizować swoje powołanie. Dziękujemy, że jesteście z nami i dla nas. Szczęść wam Boże. Bóg zapłać. Bóg zapłać wam za wasze serce i wasz czas i za wszystko, czym jest, kim jesteście i dzięki wam jesteśmy my. Także jak powiedziane było, bez was nie byłoby nas, ale też my jesteśmy dla was, żeby nas było jeszcze więcej na chwałę Boga i dla dobra ludzi. W uroczystej procesji przeniesiemy Najświętszy Sakrament do kaplicy wystawienia, tak zwanej ciemnicy. Puste tabernakulum ma nam uprzytomnić, że Jezus, pojmany po ostatniej wieczerzy, został odłączony od swoich bliskich i wydany w ręce wrogów. Pozwólmy teraz przemówić ciszy i pozwólmy jej zagościć w naszych sercach. Jak niegdyś Zbawiciel pragnął, aby uczniowie towarzyszyli mu w tych godzinach modlitwy po ostatniej wieczerzy, tak i dziś wzywa nas, abyśmy trwali w adoracji Chrystusa, ukrytego w tajemnicy miłości, rozważając z wdzięcznością tajemnicę Jego ofiary i Jego obecności wśród nas.
Zwróćmy teraz uwagę na to, co dzieje się w tej chwili przy ołtarzu. Jako miejscu, na którym składa się ofiarę, a który jest symbolem Chrystusa. Dlatego przed każdą mszą kapłan z szacunkiem go całuje. Teraz ołtarz zostanie ogołocony, tak jak Jezus podczas swej męki. Pozostaje on odsłonięty aż do jutrzejszych wieczornych uroczystości, na które powinniśmy przybyć jak najliczniej, aby wspólnie rozważać i przeżywać tajemnicę śmierci naszego Pana i Boga.